Cześć, witam wszystkich, tu Hikomikos. W piątym odcinku zagrajmy w Pokémon Legends Arceus. Ja już tutaj sobie przygotowałem wszystko do kolejnej rozgrywki. Zacząłem montować również Kushiemu serię. Jestem przy montażu czwartego odcinka i zauważyłem, słuchajcie, oglądając czwarty odcinek Kushiego, że tutaj jest jakiś typ, co w ogóle powiększa sakiewkę? Czy chcesz więcej miejsca w sakiewce? Ja mówię, co? Co ty robisz? I faktycznie, można powiększyć miejsce w saszetce tutaj u tego kolesia. Ja nie wiedziałem o tym, dopiero mówię tak, oglądam odcinek, już ja mówię, co? Saszetkę? To ja się męczę, nie mogę zbierać przedmiotów, bo mam za mało miejsca. Zobaczcie, 24 tysiące mamy szhajsy praktycznie uzbieranych. Ja tutaj, także dzięki Kushi za tutaj protipa, bo kurde, nie wiedziałem o tym, że tutaj jest ten koleś, co ulepsza te rzeczy. Także ulepszenia pełną parą, teraz jedno ulepszenie kosztuje aż 5000, także ulepszamy. O, jeszcze przy okazji jajko mi się kluje w Pokémon Go, co my tu mamy? Sklerba. Dobra, następne miejsce, ile będzie chciał? 6000, wow, no to teraz nie mam. Idziemy na polowanie, zobaczmy jak wygląda teraz moja saszetka. Wchodzę, no faktycznie, patrzcie, mieliśmy tylko jedną linię, a teraz raz, dwa, trzy linijki nawet więcej mamy. Dobrze, jeszcze zaczniemy od nowego wpisu do Pokédexu, ponieważ nasz Magikarp ma level 20 i może w końcu ewoluować w Gyaradosa. Także czekamy na to. Przerażające są te animacje ewolucji. Nice, udało się. Super. Dobra, to teraz pójdziemy sobie do naszego kolesia, który wymieni nam Pokémony. Ale jeszcze chwilę przedtem zajrzyjmy do naszego pudełka z przedmiotami, ponieważ zrobiłem ostatnio trochę z Heavy Balli. Zrobiłem 62 Heavy Balle, także weźmy wszystkie ze sobą. Przydadzą nam się do rzucania. Mamy również Great Balle, weźmiemy je również do saszetki wszystkie. I myślę, czy coś jeszcze zabrać stąd. No, weźmy może bomby dymne, które przydadzą nam się do rzucania i łapania Pokémonów, jak i również Featherbole, które pozwalają łapać Pokémony, które są w powietrzu. Dobrze, teraz z takim ekwipunkiem myślę, że możemy ruszać bezpośrednio w dalszą podróż. Spójrzmy na mapę, a teraz naszym celem jest Crimson Marlands. Tutaj musimy się udać właśnie przebywając całą drogę i jak na to patrzę, tutaj miałem ostatnio obóz rozłożony i tutaj drugi. W międzyczasie trochę polowałem na Pokémony, także jest tutaj co robić w tej grze teraz. Tylko zanim tam pójdziemy, jeszcze chodźmy tutaj, bo mamy Parasa zaznaczonego. Wydaje mi się, że mam chyba misję z nim jakąś związaną do zrobienia jeszcze. Zraportowałem profesorowi Magikarpa i Gyaradosa, także kolejne tutaj bonusy do naszych gwiazdek. Niedługo będzie trzecia gwiazdka. I teraz idziemy zrobić zadanka. Zadanka na Pokémony, które na nas czekają. I spróbujemy połapać jeszcze trochę różnych Pokémonów. Nawet tych bidufów, bo to będzie bardzo łatwe do złapania. Mam 5 Pokéboli, będę również starał się złapać. Oj, nie trafiłem w niego. A to metoda od tyłu. Dobrze. O nie, ty Mendo. Oranberry, a nie, nie chciałem oranberry rzucać, ojejku, pomyliły mi się klawisze. Dobra. I w ten sposób moje pokebole się skończyły. Musimy zebrać troszkę aprikornów. Aprikorny rosną na drzewach, więc wybieramy Pokemona, żeby tutaj je strącił. Bardzo fajnie, że tak łatwo się je tutaj zdobywa. Dobra. Słyszałem, że Snorlaxa można złapać, Pichu... Munchlaxa właściwie w pierwszej lokacji, także to będą moje Pokémony do zdobycia, które bym bardzo chciał, ale nie wiem, czy mi się uda je złapać. To jest właśnie ten problem. O, jeszcze tutaj sobie kolejne przedmioty do kraftowania weźmiemy, a za chwilę stworzymy coś nowego. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale te Heavy Balle to ciężko się je rzuca, bo one są cięższe i trzeba bliżej podchodzić do Pokémonów,
bo one tak opadają szybko na ziemię. To jest taki jeden minus. O, widzicie? Nawet jeszcze te heavy ball... Patrzcie, nie dolatują, jak... bo one są za ciężkie, te heavy bole. No, Warpol nie patrzy na mnie. O, teraz mi kompletnie zwiał, to już tutaj nic nie zrobimy w tej kwestii. Lecimy dalej, bo tam czekają oranbery jakieś. Także cyk. Aprikorny, przepraszam. Choć chyba, że oranbery, to będą oranbery, tak, miałem jednak rację mimo wszystko. Hop, 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 patataj pod górkę. I tu mamy obóz, to się wróciłem, gdzie byłem, to pójdziemy dalej. Pójdziemy dalej, deszcz się zaczął padać. Może jakieś inne pokemony uda mi się spotkać też tutaj. Skradanie się, bidufy, no to bardzo łatwo. Jak widzicie, tylko trzeba z tymi heavy bolami podejść bliżej, bo one są ciężkie. I potem, o, patrzcie, o, cyk. I złapany pokemon, gwiazdeczki. Prosiliście mnie też, żebym zrobił shiny hunting na streamie. Nie mam teraz czasu, szykuję się do przylotu do Polski. Oj, błotem go rzuciłem, co ja zrobiłem? Nie. Co się dzieje, Great Ball? Może one się nie nadają na te bidufy z tak bliska. Tylko Heavy Ball. Także ilość pokemonów złapanych bez zauważenia zaliczona. Pięknie. Jeszcze punkty doświadczenia za wszystkie dostajemy. Nice. Jeszcze spójrzmy na mapę, bo jest jeden pokemon, którego bardzo chciałbym złapać. Jeśli pójdziemy na Obsidian Fieldlands i tutaj jest Deer Track Path, to pod tym jest taka miejscówka, którą zaznaczyłem tutaj przypinką, gdzie można spotkać podobno Munchlaxa. Ja bardzo bym chciał Munchlaxa, ponieważ jego mogę ewoluować sobie potem w Snorlaxa. Także udajmy się w tamto miejsce i zobaczmy, czy faktycznie tam możemy spotkać Munchlaxa. Dużo osób mi właśnie pisało w prywatnych wiadomościach: Damian, czemu nie pójdziesz tam po Munchlaxa? Bo ja, kurczę, nie wiem, nie widziałem, że tam może być ten Munchlax w ogóle chyba. Także chodźmy może tak naokoło, skoro tędy się nie da. I to jest gdzieś, słuchajcie moi drodzy, jak się tutaj... Ojejku, jeszcze geodody mnie jakieś się atakowały. Jak się tutaj pójdzie, to mamy taki skrawek. Widzicie, to jest to miejsce. I tam w tym miejscu jest rzadki spawn Munchlaxa. Tylko że jedynie co widzę to teraz, to jest Krigetot. To ja nie wiem. O, nie mogę go złapać. Po co ja tracę te bole na niego? Przyjdę tu za sekundę. Może coś się innego zrespi w tym czasie. Ale przynajmniej już wiem, gdzie jest ta miejscówka. Tutaj są takie kamienie też. Okej, to już wiadomo. Oj, po co ja walczę z tym Starlet? No to nic, zawalczymy sobie szybko. To będzie walka, mam prawie 30 level już. Także walka. I tutaj wejdziemy sobie rock slide'em. Proszę bardzo. Super efektywnie. I Starly znokautowany na hita, plus jeszcze punkty doświadczenia. W ogóle niedługo ten Graveler będzie miał 30 poziom tak samo, także bardzo fajnie. Tak wygląda moja drużyna pokemonów. Duot, Luxio, Gyarados, Graveler, Kadabra oraz Paras. Przejdźmy sobie teraz jeszcze do skraftowania kilku pokeboli, ponieważ moje się już kończą w plecaku powoli. Przydałoby się zdobyć trochę więcej pokemonów do naszej kolekcji. I teraz tak. Pokebole, mamy ich 10. Rozejrzyjmy się w trawie tutaj jeszcze za innymi pokemonami. Starly, bardzo fajnie. Hop, w czoło dostał. No i siedzi. Bardzo pięknie. Zastanawiam się ten element po prostu, gdzie jeszcze tutaj te pokemony, Munchlaxy można spotkać. To jest rzadki spawn, więc tutaj nieprędko się pojawią. To jest to miejsce i tutaj w prawo. To jest dokładnie to miejsce, które widziałem na filmiku na YouTubie, na paradniku. To nic. Przemierzę świat wzdłuż i wszerz i wrócę tutaj za jakiś czas. To jest dokładnie to miejsce. Zaznaczę to jeszcze raz na mapie. Że to jest to, tak? No, to jest to. Teraz z powiększonym plecakiem możemy więcej przedmiotów zbierać. Ja jeszcze muszę zrobić laleczkę z drewna za 3 kłody drewna, tylko nie wiem skąd ja je wezmę, bo wcześniej one leżały tak gdzieś tutaj pod drzewami, a teraz w ogóle nie mogę żadnej zdobyć, więc trochę ciężko jest z tymi kłodami. Hop, jeden ball i hop,
Oj, tego drugiego już chyba nie zdobędę, bo on ucieka szybko. To może go złapimy i złapiemy wtedy. Także Kryketot. Albo pokonajmy go w ogóle. A nie, Kryketot uciekł. Był spłoszony za bardzo. Ciach. Tu pewnie nas coś zaatakuje. Barmi. To nie, to opluwamy. W ogóle na streamie muszę więcej shiny huntingów zrobić, bo tutaj bardzo łatwo można o, jest drewno jedno. Fajnie, fantastycznie. Teraz zdecydowanie łatwiej się robi shiny hunting. Czy to jest wściekły Buizel? Nie, jego to nie będziemy łapać. Jest już i tak wystarczająco rozdrażniony. Cyk. Tutaj sobie pozbieramy. Fajne jest to zbieranie maców i tego wszystkiego w tej grze. Uwielbiam. Jednocześnie ci się zbiera. Walczyć z Pokemonami możesz. Przy okazji możesz podróżować. To jest bardzo fajnie. Szybko i przyjemnie wszystko zrobisz. Raz i dwa. Takie grindowanie mi się podoba. Tu jeszcze zbieramy przedmioty. Tu kolejne drzewo. O matko, to jest Floatzel. A to zawalczymy z nim, tylko zmieńmy sobie Pokemona. Oj, teraz to chyba dwa naraz mnie nawet atakują. Floatzel i Buizel. Jesus. Ten alfa Pokemon jest straszny z tym stylem Agile i w ogóle. Biedny Paras, znokautowany. Paras, wracaj, uciekamy stąd. Gdzie pieprz rośnie? Szybko. Ty Floatzel, zostaw mnie w spokoju. Lecimy stąd. Ło, to było niebezpieczne. Tamtemu przebiegłem po prostu przed... A, to Starly, to nie. Myślałem, że to jakiś inny Pokémon. W ogóle ciemno się robi w tej grze teraz. Trzeba uważać. Czy tutaj coś jest? Nie, no tylko to Starly i Kryketoty. Hop. Dobra, złapany. No nie mogę dorzucić. No z tymi pokebolami to jest ta... No tak, teraz ucieknie. To idźcie stąd. Idziemy dalej pomacować sobie trochę. Słuchajcie, wyczaiłem, że tam się zrespiła Abra, która się teleportuje z jednego miejsca na drugie. Bardzo ciekawie to wygląda, tylko że chyba mnie zauważyła i teraz ucieknie całkowicie. Ja tutaj próbowałem się skradać przez trawę, ale kurczę, no... No niestety, nie udało mi się. Myślę, że jeszcze innym razem jakąś Abrę uda mi się złapać. A tu jest Golbat w ogóle, nice. Ciekawe, czy będziecie taki skłonny dołączyć do mojej drużyny. Najpierw weźmiemy jeszcze sobie tamte części do Pokeboli, połapiemy. Iron Chunk oraz Tumblestone. Zubat i Golbat. Ciekawe, czy dorzucę w ogóle Pokebolem w niego. Albo spróbuję przejść naokoło. Tędy. I cyk. I teraz się będę niby skradał. Tu mnie niby nie ma. Mam tutaj takie piórkowego bola, który jest lepiej skuteczny, jeśli rzucamy w Pokémony latające. Ojejku, ale mam Zeza. Cyk. Golbat, dawaj. Aaaa! Nie! Teraz się ze złości, muszę go osłabić w takim razie. Diłot naprzód! Walkę musimy stoczyć. Golbat 24, mój Diłot również 24, więc wejdziemy sobie tutaj wodnym pulsem, żeby tutaj potem nauczyć naszego Diłota stylu Strong Style. O, fajnie, jeszcze Diłot uniknął ataku, to jeszcze raz wodny puls. I pięknie, na czerwono życie. Teraz idealny moment, żeby rzucić bola i złapać tego Pokemona. Także cyk, zmieniamy i Great Ball leci w ruch. Great Ball... Naprzód, tutaj jesteś mój. Oj, rzuca się, wyskakuje z tego bola. Przydałby się teraz jakiś status, na przykład uśpienie czy coś w tym stylu. To może rzućmy heavy bola. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Powinienem rzucić tamtego bola na latające Pokemony, ale zobaczmy, jak heavy ball sprawdzi się w tym przypadku. Raz. O,
jednak dało radę. Dało radę. Golbat, elegancko, nowy wpis do naszego deksu. Tutaj jeszcze... Może uleczmy sobie Pokémony w międzyczasie. Nasz Paras, który padł, potrzebuje revive'a. A mamy jeszcze tutaj super potionki, które uleczą mojego Duota i Parasa. Pięknie, bardzo fajnie. Widziałem, że w centrum Pokémon w Japonii takie ładne pudełeczka w właśnie kształcie potionków są dostępne do kupienia. Myślę, czy po powrocie z Polski, bo teraz będę w Polsce 13 lutego, jak wrócę z Polski, to... to myślę, że kolejny cel donate'ów na jakieś gadżeciki z Legends Arceus. Będę mógł sobie ustawić cel donate'ów. Będziemy sobie zbierać na fajne rzeczy. Dobra, a teraz Kriketon. Tam jest wściekły Kriketon, ja bym nie chciał z nim walczyć. Chociaż chyba będę zmuszony. Tylko czym ja go pokonam tak łatwo? Nie, uciekam, uciekam stąd. Nie chcę z nim toczyć pojedynków. Dobra, wrócimy się za chwilę do innego miejsca, bo... Ja nie wierzę. Miałem przed chwilą dźwięk shiny, takie trrr. Włączę nagrywanie. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Słuchajcie, co się dzieje? Jest shiny Paras! Shiny Paras! Shiny Paras! Cicho, jak się rzuca Pokemona? Shiny Paras! Omegy! Shiny Paras! Shiny Paras! Na dziko! Shiny na dziko! Kurde! Hiko, nie panikuj! Great Ball! Nie, nie walcz, nie walcz! Pokonam go przecież od razu! Great Ballem muszę rzucać do skutku! Nie mam chyba żadnego Pokemona, którym mógłby go osłabić! W ogóle w tej trawie nie widać go nawet, że to jest shiny! Mam shiny Pokemona! Nie! A bo jeszcze Zubat mnie tu atakuje! What the heck! Co jest grane? Ale heca, złapałem pierwszego shiny Pokemona w regionie Hisui. Omegy. I to jest Paras. Wow. Muszę się wrócić natychmiast do profesora, do mojego obozu, żeby powiedzieć mu o tym i... Chcę zobaczyć tego Pokemona. Czekajcie, ja nie mogę. Wow. Czy mogę się wrócić do obozu? Tak, chcę wracać. A nie mogę, bo jestem na Pokemonie, czekajcie. Cyk. Nie. Bo jestem atakowany przez Pokemony. Czekajcie, musimy uciec z widoku Pokemonów. Ja nie mogę. Piąty odcinek i już shiny Pokemon w mojej kolekcji. Ujwam, to jest najlepsza gra na... Kurczę. Proszę, Pokemony, zostawcie mnie. Nie patrzcie się na mnie. Ja chcę tutaj w spokoju... O, pięknie jest teraz. Cyk. I lecimy tutaj. To jest dobre na mapie, że możemy używać tego przejścia. Profesorze, złapałem shiny Pokemona. 13 Pokemonów. Tak, zobacz jakie. Jest Paras shiny. Haha. 11 poziom. Ale się jaram, naprawdę. 5 odcinek i jest shiny. Teraz chcę tego Parasa wziąć do mojego teamu. Wow. Odkryłem nowe dane do Pokédexu. Pokaż mi tego Parasa. W ogóle widać, że on jest shiny tutaj na tym zdjęciu. W ogóle Paras niewiele się różni jako shiny Pokémon. Ile punktów? Mogę iść po kolejną gwiazdkę. Czas na awans. Muszę udać się do kapitan Sylin. Także zrobimy to za chwilę. Najpierw jednak muszę zmienić swoją drużynę Pokémonów, bo Gyarados już ewoluował. Proszę mi pokazać mojego shiny Parasa. To jest ten... O, ten Pokémon, patrzcie. To jest zwykły Paras. Mów. Czy one się... Jak się postawi jeden obok drugiego, to się czymś różnią? Nie. Sprawdźmy summary. To jest shiny? To jest nie shiny. Nie widzę żadnej różnicy oprócz tych gwiazdek. Dobra, słuchajcie, bierzmy tego shiny do naszej drużyny, żebyśmy go przypadkiem nie wydali czy coś. Gyaradosa możemy oddać. I myślę, kogo my tu jeszcze musimy wyszkolić. Hunter to nie wiem, czy ewoluuje przez wymianę, czy przez coś.
Weźmy sobie jeszcze do teamu. Pachirisu chciałem, ale się rozmyślam. Dobra, to może nie tak. Machampa weźmiemy, albo jakiegoś takiego Pokemona, którego nie spotykaliśmy jeszcze. Tak, żeby tutaj expiły po prostu. Machampa chyba będzie lepiej. On ma 21, może szybko będzie ewoluował. Także weźmy go sobie również do drużyny. I Ralca. Ralca będę chciał również też. Ale najpierw, słuchajcie, zobaczmy tego shiny. Ja się tutaj jaram. Ha! Faktycznie jest trochę taki bardziej czerwony. I te gwiazdki ma takie podczas shiny, zobaczcie. Weźmiemy sobie innego Pokemona, wyrzucimy, to nie będzie miał takich gwiazdek, widzicie? Po prostu zwykły. A jakby Parasa, Paras wracaj i Paras wybieram cię. Są takie gwiazdki, ale fajnie. Paras, dam ci jedzonko jakieś. Patrz, zjedz sobie. Mogę ci rzucić? Czekaj, rzucę wam jedzonko, zjedzcie sobie. Chyba tylko to działa na dzikie Pokemony, bo Paras mój chyba nie chce jeść. Nie? Ty też nie? No to nic. A chyba, że cię rzucę w czoło. Nie, to się nie da tak. No to nie. To nic. Dobra. Paras shiny w mojej kolekcji. No nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Dobra. Chodźmy zrobić kolejne zadanie. W ogóle na mapę, jak wejdziemy, to mamy Mass Outbreak Paras. Nie wiem, czy to wpływa w jakimś stopniu na szansę spotkania shiny, ale widzicie, Paras pojawił się na mapie, poszedłem w to miejsce i co? Dużo Parasów widziałem i Paras shiny siadł do mojej kolekcji. Czyżby to oznaczało nową metodę na łapanie shiny Pokemonów? Na przykład właśnie przez to, co się dzieje na mapie? Nie mam pojęcia. Dajcie znać w komentarzach, jeśli czytaliście coś więcej na ten temat. Ja tutaj nie chcę sobie spoilerować gry. Gram i odkrywam wszystko na bieżąco. No faktycznie, tutaj są Parasy. Tutaj jest to miejsce. Co się dzieje? Patrzcie, ile Parasów. To o to chodziło na tej mapie może. Lol. Ile Parasów jest tutaj? Ja się będę skradał. Może to o to chodziło, żeby tutaj złapać te Parasy, czy... O, to znalazłeś to miejsce, w którym jest dużo Parasów. No tak, widzę. Oj, grzybem rzuciłem, co ja robię? On pewnie zje tego grzyba. Dobra. To weźmy Parasa. Paras kontra Parasy. Mój jest shiny. Mój jest lepszy. Ha, ha, ha. Dobra, to teraz tak. Cztery Parasy. Gang Parasów. Paras kontra Parasy. To chyba nie najlepsze rozwiązanie, skoro... one mnie zaraz zjedzą. Nie chciałbym, żeby mój shiny padł, więc zmieńmy sobie Pokemona na jakiegoś, który będzie miał super efektywny. Na przykład Graveler będzie miał Rock Slide'a, ale ten Paras już był w walce, czyli powinien dostać więcej punktów doświadczenia za sam udział w walce. Dobra, Graveler dostanie wciry, ale tutaj szału nie było, bo wszystkie Parasy się rozglądają. Także jeden Paras pokonany. To mi się wydaje, że ten Paras mój powinien dostać za wszystkie te cztery Pokemony punkty doświadczenia. Pokonajmy je szybko. Szybki update, Graveler padł, a Kadabra tutaj musi dokończyć sprawę z Parasem. Więc Paras i Kadabra powinny dostać punkty doświadczenia i tak się stało. Bardzo dużo punktów Paras dostał. Wejdźmy sobie w nasze Pokemony. Cyk. Graveler, tobie przyda się leczonko. Także użyjmy Revive'a. Dobrze. I możemy iść dalej. Czyli to jest to wielkie skupisko Parasów. Tutaj można robić shiny huntingi w tym miejscu. Przecież. Dobra, uciekamy. O nie, 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 nie! To do tego Parasa kta uciekłem. Nie, nie, nie. To może tak, Paras dawaj, weź pozbieraj mi trochę owoców. Piękny ten shiny, piękny, gwiazdki shiny, nice, epicko. Przecież ten heavy ball nie doleci tam, on jest ciężki.
Widzicie, bardzo, bardzo ciężki jest ten heavy build, heavy pop. Dobra, to jest ta trawa, gdzie są te parasy. Muszę się schować tak za kamień, żeby mnie one nie zauważyły. I będę wtedy rzucał tymi heavy bolami w nie. Czy mogę dorzucić? Nie, to nie działa. Rzucę im berry, to może się zainteresują. Ta, zainteresują się, zobaczyły mnie. Jeszcze wszystkie mnie atakują teraz, kurde. To nie, to jest głupia metoda z tym skradaniem się tutaj. Bardzo głupia. No jeszcze tu idą, chcą ze mną walczyć, lol. Mogę w nich rzucić? Chyba nie. Nie, one są wściekłe i mnie widzą. Zniknę im z pola widzenia może. Okej. Okay. Kolejny Pokémon, którego chciałem złapać ostatnio, ale nie miałem okazji. Pikachu! Pikachu jest tam za drzewem. Wow, słuchajcie, nie możemy tego przegapić. Musimy tutaj wybrać naszego... Albo spróbować rzucić go od razu. Great Ballem, jak myślicie? Jest na celowniku? Zobaczymy. Może się tego nie spodziewa i może się złapie od razu. I Pikachu obok! Lol! To mamy combo dzisiaj. Zakrzywienie czasoprzestrzeni się formuje? Co? O nie, Pikachu mnie zauważył. Ale dostał w czoło. Co ja mam dzisiaj takiego fakla do tych spawnów? Pikachu, Pikachu. Jakieś formowanie. Te Great Bole są dobre, kurczę, a ja je dostałem za tamto zadanie w praktyce z Dryflunami. Oj, oj, oj. W ogóle Pokebole mi się skończyły. Musimy coś zrobić. Wytworzyć ich więcej. Także stwórzmy Pokebole. Ile mogę? 16. Dobra, tworzymy. Elegancko. I teraz możemy używać 16 Pokeboli. To jest super. Kraftujemy sobie przedmioty, jak się skończą. Nie trzeba biegać do sklepu. Pokemony zbierają nam tutaj potrzebne rzeczy, pomagają nam. Epicka ta gra. Brum, brum. Dobra, gdzie ma... O nie, bo tam spadniemy i będzie nam ciężko. To nie, lecimy stąd. Dobra, wróćmy się w takim razie do tych parasów i... No tutaj są te parasy, są faktycznie. Geodudy. Co tam się dzieje? Co ten Gyarados robi? Czemu ten Gyarados lata? Co? Co tu jest grane? Czemu ten Gyarados lata? Czemu ten Gyarados lata? Co się dzieje? Co się dzieje w tej grze? O co, come on? O co tu chodzi? LOL. LOL. Omygy. Omygy. Po prostu ja nie wiem. Czy ta gra się tak zbagowała? Latający Gyarados. Ja słyszałem o latającym Pikachu, ale o latającym Gyaradosie nigdy w życiu. Dobra. Geodudy. Okej, rozejrzyjmy się jeszcze tutaj. O, Grafler, ale on jest wściekły, to nie. Tego ominiemy. I pójdziemy sobie do jaskini. Zobaczymy, czy tutaj jakieś inne Pokémony teraz się respią niż ostatnio, jak byliśmy. Ktoś mnie ogląda, ale nie wiem co. Time Space Distortion się pojawiło, zakrzywienie czasoprzestrzeni. Musimy tam się udać też. Dobra, tu mamy maczopy. O co chodzi z tym zakrzywieniem czasoprzestrzeni? Coś w mojej sakiewce się świeci. Nie wiem, o co tu chodzi. Wróćmy się na zewnątrz i zobaczmy, co się dzieje. Gdzie jest niebo w ogóle? Póki co nic niepokojącego nie widzę. Ale jak spojrzymy na mapę, zakrzywienie czasoprzestrzeni jest gdzieś tu.
To zaznaczmy to na mapie. Musimy się tam udać i sprawdzić, co się tam dzieje. Także gaz do dechy i lecimy zobaczyć, o co chodzi z tym zakrzywieniem czasoprzestrzeni. Czy spotkamy legendarnego Pokemona Sino, czy może Dialgę i Palkię? Co tam się dzieje? Ojejku, nie za wysoko skaczę. What the heck? Co to jest? Ja tam idę. Co to za drzewa zgliczowane? O co tu chodzi? Co to jest? Co to za Pokémony? Nie mogę złapać. A czy mogę z nimi walczyć? Ło! Sneasel! Kengar! Co jest grane? 22 level. Ice Shardem wchodzi, wow! Kurczę, mogłem silniejsze Pokémony przygotować. To w tym zakrzywieniu czasoprzestrzeni można spotkać niezłe Pokémony, z tego co widzę. OMG! A tym Rock Slide'em go znokautowałem niechcący! Ojejku! No to słabo. To może tak, teraz Gengar, Rock Smash, bez Strong Style'a, proszę, bez Strong Style. A to tak, zapomniałem, że on nie ma efektu. Dobra, to muszę uważać, co będę chciał użyć. Zmienimy sobie Pokémona na Luxio, tutaj będzie Bite super efektywny, tak jest. A może wejdźmy Strong Style'em? Myślę, że nie powinienem go pokonać. W końcu mam 22, a on ma 27. Miałem rację, to było ryzykowne, została resztka życia czerwonego. I teraz spróbujmy złapać Gengara w Great Balla, myślę, że to będzie fajnie. Mam tylko... Nie! Wybrałem Great Balla i rzuciłem kurde atak. To mnie wkurza, że jest inny przycisk do rzucania boli. Ajajaj. Mam nadzieję, że tutaj są jeszcze jakieś inne Pokémony. Są jakieś huntery mega. OMG. Ale to zakrzywienie... To w ogóle zakrzywienie czasoprzestrzeni mi przypomina strefę z Fortnite'a. To jest dosłownie to samo. Też pioruny, też jest niebezpiecznie, no bo w Fortnite'cie życie ci ucieka. A co to jest? Upgrade! Jaki rzadki przedmiot! Green Shard! OMG! Red Shard! Jakie fajne przedmioty! Stardust! Licky Tank i Licky Licky! Wow! Czy wy to widzicie? Myślałem, że go rzucę od razu z bola. Ty! Licky Licky rzuciłem od razu z bola. Ale jestem chyba naiwny, że go złapię. Bo przecież nie ma takiej opcji. Także Licky Tank, walka. Co się dzieje? Szaleństwa. Wejdziemy sobie Aqua Jetem Strong Style. Dewot powinien go odpowiednio osłabić. I spróbujemy od razu Heavy Ballem. Licky Tank jest ciężkim Pokémonem, więc wygląda na grubego. I co, jeszcze się usypia? Zarąbiście. Status będzie miał większą efektywność na złapanie. Czyli tak, X i teraz rzucamy, a nie wciskamy A. Dopiero teraz wciskamy A. Takiego misklika zrobiłem wtedy na tym Gengarze, że łoj. Dobra, Licky Tank. Super. Nowy wpis. A co za Pokémony jeszcze mogą tutaj się skrywać? Ciekawe, czy będzie jakiś wyjątkowy Pokémon pod kamieniem? Nie, to tylko Geodude zwykły. Ależ zakrzywienie czasoprzestrzeni tutaj... Pokémony nam... Ło, patrzcie, Red Shard! Blue Shard! A tu jest jeszcze Licky Tank i ten drugi, dobra, to czekaj... Oj, ta... To czekajcie, Licky Tanka to już złapałem, co nie? Jeszcze inne przedmioty. Stardust, wow! Sneasel! Sneasela pokonaliśmy przed chwilą. Ło, patrzcie, tu co chwilę jakieś przedmioty dobre leżą. Blue Shard, jeden, drugi. Hunter, czekajcie, to weźmy sobie tak. Rozwijmy te. Jeszcze tutaj po... Zbierajmy te płytki. Co tam było? Stardust, Blue Shard, nawet w trawie są poukrywane, widzicie? To nie jest takie hop-siup je wszystkie tutaj znaleźć. O, tutaj jest jakiś grzybek jeszcze. Tutaj kolejne płytki. Green Shard, Red Shard, Arsari. Eevee! Eevee! O nie! Żeby, kurczę, Eevee złapać. Lol. To teraz będę musiał się chyba nawalczyć z tymi Pokemonami. I wszystkie trzy naraz będą mnie atakowały. To wejdźmy sobie może... Aqua Jetem Strong Style. Próbujmy osłabić go jak najbardziej.
Tutaj malutku, zobaczymy za chwilę. Uciekłem z tej walki tylko po to, żeby uleczyć moje Pokémony, bo robi się ciężko. Zaatakował mnie tam ten Arsaring, a no jest grubo. Muszę sobie stworzyć jeszcze revive'y. Nawet 5, bo to one się przydadzą. I Pokébole to przy okazji zużyjemy pozostałe przedmioty, które nam tutaj miejsce zajmują. Tyle ja dzisiaj przedmiotów złapałem, że to jest szok. Blue Shard, Stardust, Red Shard, Upgrade nawet znalazłem i inne przedmioty. To jest szok. Użyjmy tutaj jeszcze Revive'a na Luxio i na naszym Machopie. I teraz jeszcze trochę tych potek. Widzicie? Lekarstwa są potrzebne, dlatego warto zbierać zioło i potem tworzyć z niego przedmioty. Dobra, ważne jest teraz tak, że co ja mam zrobić, żeby odwrócić uwagę tego... O nie! Czy on tu zniknął mi całkowicie, ten Eevee? Tak, zniknął, bo ja wyszedłem z tego pola. Widzieliście to? Teraz jest tylko tak, Licky Licky, który mnie chyba nie widzi nawet. To spróbuję go rzucić, wiecie? O, Onix! Onix! Ja go tak po prostu rzuciłem. I się złapał! Lol. Zakrzywienie czasoprzestrzeni zniknęło. Czyli to już koniec. To koniec. Wszystko się skończyło. Trzeba sprawdzać mapę w takim razie, kochani. Co się dzieje aktualnie. Faktycznie było to zakrzywienie na mapie. Wow. Tu parasy się pojawiają. Ta gra jest pełna niespodzianek. Tu mnie atakują Pokémony jakieś. Tego nie chcę. Chyba Shiny żadnego dźwięku nie słyszałem, więc... Chyba nic nie ma w okolicy. O, drewno. To tą laleczkę będziemy mogli stworzyć dla tego kolesia. To w sumie możemy wrócić się już do wioski i zobaczyć... jak tam będzie z naszym tym. Bo w końcu teraz Pokémony będą nas się słuchały jeszcze bardziej. O Jesus. Proszę mnie tu nie atakować. To aż krytyczny stan mojej postaci jest. Teraz tak, jest bezpiecznie. Wchodzimy na mapę. Zawsze jeszcze nie mogę się przyzwyczaić do sterowania klawiszów. Wracamy. Tutaj. I teraz, profesorze, mam kolejne Pokémony nowe złapane i to takie fajne. Pichu, Pikachu, Lickitung i Onix. To było dobre, nowe odkrycia, a także więcej pieniążków dostałem od profesora. Plus jeszcze awans. Muszę się wrócić. I dane zostały zaktualizowane. Idealnie. Awansowałem, to muszę się wrócić właśnie teraz do kapitana. Także wróćmy do wioski i przekażmy raport. Pędzę, pędzę, nie czekam, nie czekam, bo mam dużo fajnych rzeczy. Przede wszystkim jeszcze sakiewkę bym chciał ulepszyć sobie jeszcze raz, bo teraz będzie chyba za 6000, tak? No to jedno miejsce zawsze się przyda w takiej grze, gdzie trzeba zbierać dużo przedmiotów, to jest na wagę złota. Dziękuję ci bardzo za to ulepszenie. I tutaj Silent, Silent, słuchaj, awansowałem, jestem chyba godnym tutaj kandydatem. Nowy update Pokédexu i w ogóle zrobiłeś świetny progres, zasłużyłeś na tę gwiazdkę i mamy kolejną gwiazdkę, trzecia ranga. Nice. Jeszcze wiele przed nami w Pokémon Legends Arceus. To trzecia gwiazdka, nadal mogę używać Great Balli, super. Pokémony do 40 poziomu będą słuchały mnie w walkach. Fajnie, jeśli będę czegoś potrzebował, dostałem przepis na Great Balle. Fantastycznie. Teraz będę mógł tworzyć lepsze rodzaje właśnie Great Balli, co pozwoli mi szybciej zostać mistrzem Pokémon. Dobra, to skoro jesteśmy w wiosce, załatwimy jeszcze jedną rzecz na koniec. Zróbmy misję z laleczką. Musimy udać się do tego gościa, co kraftować przedmioty u niego można.
bo tu za 3 kłody drewna możemy stworzyć laleczkę. Laleczka, która może być sprzedana w sklepie, ok. Ile mogę? Tylko jedną mogę stworzyć, ale zanieśmy mu ją i zobaczymy, co nam powie. O, co to jest? To pokeshi lalka. Widziałem ją wcześniej. Mogę się jej przyjrzeć z bliska? Niesamowite, jak dokładnie została wyrzeźbiona. Te krawędzie. Wow. Widzę, że wkładasz miłość i serce w twoje rękodzieła. I te kolory. Na pewno robiłeś to z siłą i pasją. Nie wspominając, pokeshi doll są świetne. I tutaj jeszcze coś mówi na koniec. Nice. Dostanę coś za to? Udało ci się. Poruszyło to moje serce. Także używaj tego przepisu, jeśli będziesz chciał robić lalki. Okej. Okay. Misja wykonana. Dostałem lalkę za zrobienie. Super. A czy on ma jakieś przepisy? O, wow. Możemy kupić przepisy. Na co? Remedies. Fine remedies. Honey cake. Na ciastka. Co? Na dire hit. Wow. To weźmy sobie coś na... Może to? Bo jest tanie. To bo jest tanie. I to bo jest tanie. Dobra. Trzy przepisy nowe kupione. Teraz będziemy mogli coś więcej tworzyć. Widzicie? Możemy tworzyć ciastka. Wow. I ten proszek, który leczy nam życie. Okej. Train cake. Ciastka, które przyciągają pokemony. Stwórzmy ich kilka w sumie. Mam dużo miotków, ale te zwykłe ciastka ryżowe są potrzebne, a te ciastka będziemy mogli kupić w sklepie. Dobra, to teraz tworzymy Great Ball'e. Stworzymy 9 Great Ball'i. I słuchajcie, ja jestem gotowy na kolejny odcinek. W mojej drużynie zagościł Shiny Paras, ale się cieszę. Wypuśćmy go jeszcze raz, żeby go wam pokazać. Nice, to jest to. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Link do całej playlisty Zagrajmy w Pokémon Legends Arceus znajdziecie w pierwszym linku, w opisie filmiku i w komentarzu. Albo po prostu wejdźcie na moją stronę główną kanału Hikomikos. Tam znajdziecie wszystkie playlisty do wszystkich serii nagranych przeze mnie. To co, widzimy się w kolejnym 6 odcinku. Będę dalej polował na Shiny. Trzymajcie kciuki za kolejne Pokémony. Na razie, cześć!